tęsknujemy z panem Donatem, że może się uda kiedyś jakieś wiersze wydawać poetów, którym nie towarzyszyła wielka reklama przez całe życie. Ale to jest melodia przyszłości. Oczywiście są ludzie, którzy próbują też wydawać zupełnie własnym nakładem, ale nastąpiła dewaluacja tego typu druków. Mamy w instytucie, w czytelni parapet, na którym stoją plastikowe kosze z książkami i napisem do wzięcia. I oczywiście poezja tam dominuje. To też uczy ogromnej pokory, jeśli chodzi o marzenia, żeby właściwie tylko wydać i świat się zmieni. Kiedy wydawałam pierwszą książkę, myślałam, że w ogóle świat się zupełnie odwróci w drugą stronę. To będzie przełomowe i potem był właśnie szok, że zupełnie bez echa, bez jakiegokolwiek rezonansu. Nigdzie to nie było zauważone, odnotowane ani wtedy, ani po latach. Z książkami jest teraz w ogóle dramat, bo ludziom się wydaje w ich pysze, że to, co tam miga na ekranach, będzie zawsze migać, albo nie jest ważne, żeby coś było trwalsze niż nasze życie. Zanotowałam sobie też to gorzkie zdanie, że to jest proza. Właśnie mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że poezja, wywodząc się wprawdzie z muzyki, w tej chwili raczej, jeśli tak brać pod uwagę tę chwilę bardzo szeroko, jako życie współcześnie aktywnych pokoleń, a nie jednostek, to poezja się jednak zbliżyła do takiego modelu, który się fachowo nazywał emocyjnym wierszem. Tutaj szukano ekwiwalencji między obrazami zawartymi w poszczególnych wersach. Arbitralnie stwierdzano, że każda linijka jest jak gdyby równoważna sąsiedniej. Kiedy miałam zajęcia z poetyki bardzo dawno, ponad 30 lat temu, porównywałam to do rzędów sal w auli, że potencjalnie one są równoważne, ale w każdym rzędzie siedzi inna liczba osób realnie, może nikt nie siedzi i mimo wszystko ta na przykład podwójna interlinia też coś znaczy, jakoś nas może poruszać, dawać do myślenia. Ta prozaizacja niekoniecznie w moim odczuciu musi być stratą. Kiedy mówił pan o tych kamiennych kręgach, przecież tak bardzo znanych też na Wyspach Brytyjskich, przypomniał mi się esej Jana Józefa Szczepańskiego Maskarada na Oxford Street. On też tak patrzył z pewnym chyba politowaniem na przebieranie się za przedstawicieli innego kręgu kulturowego, przebieranie się Europejczyków. Właśnie o tej Europie jeszcze, tak, ten wielki pisarz też naszych czasów, wielki autorytet, czytał z uznaniem Józefa Konrada, był dla nas przedstawicielem niezłomnej postawy pisarzy, którzy aspirowali do tego, żeby być poważni autorytetami moralnymi. Świetna jest jego książka Kadencja o tym, że za stanowisko, za splendory nie odda się jednak honoru czy prawdy, jeśli nie można być prezesem Związku Literatów Polskich z prawdziwego zdarzenia, no to trudno, nie będzie się tym prezesem. Potem po latach powstanie inna organizacja pisarska, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Ale to są takie drobiazgi. To pytanie o drogę, o podróż, kartki z podróży. Czy ktoś ma jakieś refleksje? Może by chciał zapytać pana o podróże, o znaczenie podróży, o kierunki tych podróży? Tak, jest pytanie, cudownie. Ja mogę bez mikrofonu spróbować. Nie chciałem nawet pytać o kierunek podróży, co chciałem zapytać o ten samochód na szwajcarskich blachach w Kruszynianach, ponieważ pamiętam Kruszyniany, a szczególnie Bocheniki z wizyty sprzed kilkunastu lat. Jak pan rozumie ten samochód na szwajcarskich blachach? On jest symbolem zamożnych ludzi spoza tamtego świata, którzy docierają tam po to, żeby na chwilę odpocząć od tej swojej zamożności.
Właśnie, to znaczy tak, po pierwsze jest takim zderzeniem, kontrastem z tym zamyśleniem nad Kresami, bo ja też jako człowiek o korzeniach w znacznej mierze kresowych, głównie wileńskich, no to mam coś takiego w naturze. Natomiast też samochód akurat ze szwajcarską rejestracją akurat tam rzeczywiście był i to znaczy było to dla... oznaczało rzeczywiście przyjazd, no, tak jak pan powiedział, przedstawicieli zamożnego świata, którzy nawet się zastanawiałem, ile oni tutaj z tego świata rozumieją, czy zwiedzają to jako, może tak powiem, trzeci świat, o którym nie mają pojęcia. Właśnie, bo starałem się, jeśli jeszcze mogę, starałem się odgadnąć, szukałem, próbowałem nazwać sobie w głowie ton, jaki pan nadał temu fragmentowi wiersza, czy to jest ton w jakiś sposób krytyczny, chociaż trochę krytyczny, czy co pan czuł, kiedy pan zobaczył ten samochód. Ja się tak uczepiłem tego samochodu, bo traktuję go jako symbol. Tak. Krytyczny, znaczy ja... Tak jak mówiłem, no, staram się unikać moralizowania, więc raczej po prostu, tak jak powiedziałem, traktuję to jako takie zderzenie różnych światów i zastanowienie, co mają ze sobą wspólnego i jaka jest między nimi łączność. Tam, no, dłuższy jest też fragment o tych urzędniczych pieczątkach. No tak, że jeśli był jakiś ton krytyczny, to właśnie na tej zasadzie, że ci urzędnicy mają tam jakieś słowa klucze i do nich dopasowują rzeczywistość, która się wymyka, tak jak ten tatarska dusza, która ciągnie na step. Co tam oczywiście jest aluzja do pieśni o małym rycerzu w stepie szerokim. Dziękuję za tę intertekstualność i ten komentarz, bo te komentarze dolne, takie jak w edycjach Biblioteki Narodowej, na pewno by się przydawały. Ja się muszę przyznać ze wstydem, że musiałam googlować Kruszyniany, bo się mocno zastanawiałam, po której stronie granicy to jest. I no, mam ogromne braki, takie właśnie geograficzne, historyczne. I też to rozpoznawanie cytatów. Czasami jest tak, że się tych kryptocytatów, tych ukrytych, tych aluzji literackich, czasem jest tak, że też się rozpoznaje coś, co jest już wtórne, jest jakimś przywoływaniem w kulturze masowej motywu, który się wywodzi z literatury oryginalnej, poważniejszej. Ja mogę powiedzieć, że znaczy, jest tak, poeci się żywią sobą nawzajem. To kiedyś, nawet to chyba Wojtek Wentler kiedyś powiedział, ale w tym wierszu droga jest, można powiedzieć, jest kilkanaście takich odniesień. Znaczy tak, los nimi zawładnął, to jest aluzja do tytułu książki napisanej przez siostrę mojej babci, Janinę Fildorfową, żonę generała Nila. Tytuł książki był Los już mną zawładnął. To jest aluzja, znaczy tym zdaniem podsumowała swoje pierwsze spotkanie z nim, kiedy go zobaczyła od pierwszego wejrzenia. No, potem taka piosenka była Seweryna Krajewskiego. Jest w dłoni twej, w dłoni mej, miejsce na twą małą dłoń, tak. Potem coś kryje się za kolejnym zakrętem, to no, można tutaj znaleźć. Swego czasu z bratem byliśmy fanami muzyki country i był taki piosenkarz Tomasz Szwed. To było z jego. No i potem, natomiast tutaj nie ma nic prawdziwszego od baśni, no to jest parafraza pieśni o śnie. Ktoś powie to sennym marzenie, nie ma nic prawdziwszego od snu.
to jest topos, Calderon, Życie snem, to jeszcze mieliśmy jako obowiązkową lekturę, kiedy była porządna pięcioletnia polonistyka. I właśnie widać te możliwe nadinterpretacje. Jak ja usłyszałam, los mną już zawładnął w takim kontekście, to myślałam, że pierwszy raz zobaczyła Służbę Bezpieczeństwa, albo raczej Urząd Bezpieczeństwa. A to rzeczywiście w innym kontekście, w tym wierszu, można to zobaczyć znacznie mniej tragicznie. No i nie absolutyzować tego, co jest negatywne. Trudno się oczywiście oprzeć takiemu przekonaniu, że te tragiczne momenty są węzłowe może w losach tych bohaterów wierszy, ale przecież to nie można przesądzać, że są najważniejsze. Jeszcze mogę powiedzieć, że kiedyś zostałem poproszony jak na uroczystość 30-lecia małżeństwa mojego koleżeństwa. Jestem z takiej dziwnej klasy licealnej, gdzie wyszło 5 małżeństw wewnętrznych. I właśnie jedno z tych małżeństw, trzy z nich obchodziły swoje 30-lecie w tym samym roku. My też obchodziliśmy w tym samym roku, ale moja żona jest spoza klasy, więc my obchodziliśmy separatystycznie. Pojechaliśmy do Rzymu wtedy we dwoje. Natomiast oni poprosili, żebym napisał jakieś wiersze. Ja mówię, niestety, ja tak na zamówienie to nie umiem, ale mam takie trzy wiersze, które mogę każdej z tych par zadedykować. I właśnie tym moim, no, tym najbliższym przyjaciołom dedykowałem ten wiersz i to moja koleżanka Jola powiedziała: Tadeusz, skąd ty tyle wiedziałeś o nas? Tak, to jest najlepsza pochwała, że to jest uniwersalna poezja. I to właśnie też, bo jeśli ktoś młody nas słyszy, to pewnie myśli, nie wiem, z zazdrością albo z politowaniem, że ograniczano się wtedy do swojej klasy, a nie do portali i do całego świata. Tak, no właśnie, bo to nasza klasa, to się tak nasuwa pierwsze, ale oczywiście myślę o tym, że pomysły młodych ludzi teraz na szukanie informacji są wstrząsające i takie zaufanie do tego, co właściwie przypadkiem albo za sprawą jakiegoś działania raczej pewnie sztucznej inteligencji, algorytmów, co wypadnie z internetu. Ja się bardzo zmartwiłam, kiedy właśnie usiłowałam przekonać młodą osobę, żeby podziwiała kaligraficzne pismo w dawnych, ręcznie wypełnianych kartach katalogowych w bibliotekach, a dla niej to wszystko przeżytek, ona sobie znajdzie kogoś, z kim będzie korespondować po angielsku w obcym kraju i dowie się o tym kraju wszystkiego, co najważniejsze. Tak jak gdyby to, co wypadnie z takiego kontaktu, przecież bardzo ułamkowego, miało być wiążące. Czy jeszcze pan przeczytałby nam coś w następnym kręgu tematycznym po podróży? Następny krąg tematyczny jest bardzo...